Witam Cię serdecznie. Pokażę Ci dzisiaj dokładnie, jak działa metoda Gary'ego V na $1.80, a ją przerobiłem na 4,50 zł. I dokładnie teraz Tobie pokażę, żebyś widział, jak właśnie wyszukiwać takie hasztagi, jak to powinno być dokładnie zrobione. Tak więc lecimy z tematem. Naciskamy lupkę. Dajemy wyszukiwanie, dajemy znaczniki, wpisujemy medytację, bo taki przykład żeśmy podali. Medytacja. Mamy 20911 postów oznaczone tym hashtagiem, tym znacznikiem. Mamy od razu, pokazuje nam tutaj, Instagram nam podpowiada, jakie jeszcze ludzie używają hashtagi, ale one są za małe. Tak więc przechodzimy na medytację i co jest najciekawsze, mamy powiązane hasztagi tutaj właśnie zaraz pod tym hasztagiem, który żeśmy wybrali, tak? I teraz wybieramy 9 najpopularniejszych zdjęć. Te zdjęcia praktycznie codziennie się zmieniają. I co robimy? Wchodzimy na takie zdjęcie, patrzymy, mają, o, proszę bardzo, 556 polubień, czyli jest bardzo, bardzo fajne to zdjęcie, ludzie je lubią. Dajemy serce oczywiście. Patrzymy, co tutaj jest napisane. Na początku trzeba to zrobić oczywiście. Tutaj oczywiście patrzymy, co jest też napisane. No i możemy teraz dać komentarz. Tych komentarzy jest sporo. Pierwsze, co ja zazwyczaj robię, daję kilka serc pod komentarzami innych osób. Daję swój komentarz. Możemy dodać emotikonki i tak naprawdę wstawiliśmy teraz właśnie swoje 5 groszy. Warto by było jeszcze prześledzić te osoby. Oczywiście, jeżeli nie masz czasu za dużo, no to wiadomo, że tylko komentujemy i przeglądamy różnego rodzaju hasztagi. I tutaj w tych hasztagach jest właśnie meditation po angielsku. Jest yoga, yoga po polsku, wskazówki, porada. Tymi hashtagami też możemy się kierować. No i tak lecimy po prostu z 9 postami, tak? Ten jest jeszcze bardziej wiralowy, ma 1500 polubień. Ten ma 1700, czyli yoga się cieszy bardzo wielką popularnością. No i robimy to samo, tak? Jeżeli jest dużo komentarzy, jeżeli nie ma dużo komentarzy, to po prostu możemy dać serce i omijamy to. I teraz co się dzieje? Do tych wszystkich ludzi, gdzie ja tutaj dodałem post, idzie powiadomienie, że taki post został podany. Nieważne, czy to jest 16 październik, czy to było troszeczkę dawniej, ci ludzie to po prostu zobaczą na swoich powiadomieniach, czyli tutaj w tym serduszku, i wtedy zobaczą, kto ja jestem. Wejdą na mój profil prawdopodobnie i jeżeli mam dobrze wszystko zrobione na profilu, to zostaną ze mną, zaczną mnie lubić, możliwe, że zaczną mnie obserwować, śledzić, no i będziemy po prostu wymieniać swoje spostrzeżenia, na przykład na temat jogi, albo jogi akurat nie używam. Na przykład medytacji, tak? I tak komentujemy pierwsze 9 najpopularniejszych postów, z tego względu, że one są po prostu najbardziej popularne, najbardziej komentowane. Nie zawsze tak jest. Jeżeli na przykład może zdarzyć się tak, że codziennie te nowe posty się nie pojawią, to wtedy przechodzimy na ostatnie. I ostatnie posty to były posty, które są zrobione całkiem bardzo niedawno, tak? Czyli
bardzo niedawno zostały opublikowane i teraz, jeżeli jakiś post jest naprawdę bardzo mocny, tak, na przykład ten 365 polubień, 1 godzinę temu, to jeżeli skomentujemy, to ci ludzie najprawdopodobniej są już jeszcze na Instagramie. I to są najlepsi ludzie, którzy po prostu, do których możemy dotrzeć właśnie komentarzem, ale relatywnym, nie takim spamerskim, jak to dużo robi botów w tym momencie. Używam tej metody, jest bardzo silna, bardzo duże i fajne relacje się tworzą między tymi akurat, między nami, tak, między, no bo to są social media. Ja oczywiście mam inne trochę hasztagi, ale tutaj po prostu na zrobienie tego wideo i do tego bloga jest po prostu medytacja, tak? No i teraz możemy sobie wyszukać relatywne hasztagi, na przykład tu i teraz. I tutaj też mamy 26 tysięcy, jest fajnie, mamy najpopularniejsze. No i tutaj widać od razu, że jest bardzo dużo polubień, bardzo dużo komentarzy z 11 października, czyli nie tak dawno. Możemy dodawać po prostu swoje serce i swoje komentarze i na pewno zostaniemy zauważeni. To jest najważniejsze, tak? Żebyśmy zostali zauważeni. Jeżeli będziemy robić to codziennie z naszej niszy, z 10 hashtagów po 9 komentarzy do każdego zdjęcia, to na 100% zostaniemy zauważeni i na 100% do nas przyjdą ludzie. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i że będziesz stosował tą metodę, bo jest naprawdę ci followersi, którzy przyjdą do Was z takich właśnie poczynań, to są najlepsi followersi na świecie, bardzo zaangażowani, bardzo związani emocjonalnie razem z Tobą i z Twoim kontem. Tak więc pamiętaj, działaj, trochę czasu to zajmuje, ale czas i tak leci, a jeżeli chcesz naprawdę zbudować silne konto, to to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna metoda. Dziękuję Ci za uwagę. Mówi do Ciebie Elgius Rubeks, Mieszek Milioner. Hej.